Samochód porzucony na odludziu, a w nim zwłoki mężczyzny z ranami postrzałowymi. Na taki widok 1 stycznia ubiegłego roku natknęła się kobieta spacerująca po lesie w Strzegocinie. Śledztwo, które miało pomóc prokuratorom w ustaleniu okoliczności zdarzenia, doprowadziło ich do policjanta. 29-letni funkcjonariusz jednostki z powiatu kutnowskiego usłyszał zarzut zabójstwa. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Łukasz M. decyzją sądu został skierowany na obserwację sądowo-psychiatryczną. Obserwacja się zakończyła, natomiast opinii jeszcze nie ma. Prawdopodobnie do końca lutego zostanie opracowany. Przedłużony areszt do końca marca. Śledczy mają nadzieję, że w przeciągu kilku najbliższych tygodni skierują do sądu akt oskarżenia. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak.